mokre łapska. Dalsza część niuansów filtracyjnych i tutaj to specjalnie nie bardzo jest o czym gadać, bo tutaj to prawie w ogóle nie ma filtracji od jakiegoś czasu. Z filtrowaniem takich maluszków, jak właśnie to 19 litrów, czasami jest troszkę problem, chociaż taki problem to nie problem. Natomiast ja problem miałem taki, że no wybrałem taką głowicę Aquaela, taką malutką, która całkiem nieźle daje, tak naprawdę. Jakiegoś mini kubełka na to zakładać, to no szkoda kasy na kubeł, na tak małe akwarium. Moja kaskadówka jest troszkę za duża też na IR, też by robiła troszkę za duży flow. Poza tym kaskadówka też ma swoje wady, jeżeli chodzi o głośność pracy. Przynajmniej ta moja miała. No i wybrałem sobie taki filterek, który bardzo mi się podobał przez dłuższy czas. Natomiast kwestia doboru gąbki nastręcza mi troszeczkę problemu. Dlatego, że gąbeczka, którą kupiłem, była bardzo, bardzo drobna i filtrowała świetnie. Problem był tylko taki, że ta gąbeczka no, przyczyniła się po pierwsze do wytrucia, do zatrzymania filtra tam, gdzie miałem welwety. Po prostu ta gąbeczka 3 tygodnie, ona zapchała się już tak, że głowiczka nie miała siły tego przeciągnąć. Wobec czego troszkę nie podobało mi się to, że troszkę za często musiałem ten filtr czyścić i odbywało się to w takich cyklach, że po czyszczeniu spory kożuch, mętna woda, po 10 dniach woda się już klarowała, kożuch troszkę schodził, fajnie było drugi, trzeci tydzień, a potem cała sytuacja od nowa i to mnie tam wprowadzało taki delikatny debalans. Chciałem filtr, którego nie będę musiał tykać co chwilę i postanowiłem kupić grubszą gąbkę. No problem polega na tym, że tutaj też fajnie wyłuszczył to Shop & Shrimp na swoim kanale, jak mówiło, gradacji gąbek do filtrowania. Za cienkie, niedobre, bo za często dobrze będą filtrować, ale za często trzeba to będzie czyścić. Za grube też niewiele filtrują. No i jedyna gąbka, jaka mi wpadła w ręce, kupowana w internecie, tego nie idzie obejrzeć, a tutaj będę marudził, bo w sklepach, w których ja chodzę, no kurczę, żeby zwykłej takiej gąbki w kształcie cylindra nie było i w jakiejś takiej normalnej gradacji. Ta gąbka, której ja tutaj teraz używam, ma gradację, o Jezus, no oczka to są na 2 mm, 2-3 i uparłem do masochizm, w tym momencie uparłem się na to, że tak długo będę tą gąbkę przeciągał wodę przez tą gąbkę. Ten filtr pracuje już bez czyszczenia z półtora miesiąca. Woda nadal pozostawia troszkę do życzenia, ale ja się uparłem, że z czasem on się tak ładnie zapcha, że w końcu mi zacznie filtrować. Dużo do mnie ludzi się odzywa w kwestii, że woda jest mętna i nie chce być czysta. Ja zawsze każdemu tłumaczę, że akwarium, jakby mu dać spokój. Oczywiście wykluczam tutaj takie przypadki, jak ktoś non-stop grzebie, czy ta przesadza rośliny, to nigdy nie będzie, to się nigdy nie uspokoi, ale jeżeli akwarium dać by mu spokój i mu nie przeszkadzać, to ono zawsze samo sobie będzie dążyć do wyklarowania, co ma opaść, to opadnie. Filtr w końcu zacznie, jak się ukisi, jak się przybrudzi, to właśnie wtedy zacznie coś ładnie filtrować i wystarczy po prostu czekać. No więc czekam. Jedyne, co mnie cieszy, to rzeczywiście nie zapycha mi już, nie zatrzymuje mi już tej pompeczki i nie muszę tam grzebać co 2, co 3 tygodnie, wystarczy tylko, że wymieniam wodę. A z czasem ta gąbka rzeczywiście musi się zapchać tak, żeby zaczęła filtrować, ale przyszło mi jeszcze coś naprawdę głupiego do głowy, jak przyciąłem kilka sadzonek, a to też przypadek, dlatego że przy cięciu Locarisa jakiś kawałek mi się przykleił do tej gąbki i zaczął zapuszczać w nie korzenie i zaczął rosnąć. Wobec czego uznałem, że Locarisa trochę za długo rośnie, ale Micranthera umbrosum
specjalnie w podłożu rosnąć nie musi i nawtykałem tego w tą gąbkę i zobaczymy, co się wydarzy. Może to się zrobi taka mała podwodna hydroponika, że po prostu pozapuszczane korzenie w te gąbkie zaczną troszkę, jakby zmniejszą jej gradację i może zacznie to filtrować lepiej. Chociaż wydaje mi się, że biologicznie wcale nie filtruje to tak źle, tyle że wiadomo, jakby założyć troszkę flizeliny, troszkę tej waty syntetycznej, na pewno woda byłaby o wiele szybciej kryształowa, ale ja temat postaram się załatwić cierpliwością i uporem maniaka mokre łapska. Dzięki.